Witam was serdecznie, ja jestem Bezio, to jest kolejny odcinek z Terrarii. Dobra. Teraz pozbywam się niepotrzebnych przedmiotów. Zostaje, a... O kasę kiedy indziej pokonam znowu. Chciałem teraz, ale... No nie ma jak, jest dzień. Gdzie mam gwiazdki? 5. No cóż... Weźmiemy sobie trochę pieniądzów. Gdzie są moje pieniądze? No bo dobra, tak. I sobie kupimy... taką pewną rzecz. U Driady. Gdzie ona jest? Driada! Co ja zrobiłem? Driado! Chodź tutaj! Jedziesz! Come back. Dobra. A status sprawdźmy. 5, nadal. No! Dobra, shop. No to jest to. Jak to się kupuje? No przecież wziąłem pieniądze. Lol. Wyciągałem je? Przecież sami widzieliście, jak wyciągałem pieniądze. Ja je wyciągnąłem tutaj, ale jestem mądry, nie? I się dziwię, czemu nie mogę kupywać. Dobra, shop. I... jadymy. Tyle nam chyba wystarczy. Dobra. Ja się pytacie, może niektórzy, po co mi to? Niektórzy może wiedzą. To jest mi po to, aby... bym mógł... zniszczyć ten kamień w korupcji. Farmę grzybku to se sam zrobię, bo... a raczej nie będziecie patrzyli, jak buduję sobie farmę grzybku. Kurde, musimy sobie pochodzić po nocy ostatnio, bo potrzebuję Fallen Storów. A korupcja nie była w lewo? Lag incoming. Dobra, nie, tam chyba była dżungla. Dobra. Więc idziemy. Te stonoszyki sobie tu zostaną, niech se rosną. A jak nie chciałem czasami? Dobra, nieważne. Purple slime. Ostatnio kiedy my widzieliśmy? Bo widzieliśmy Pinkiego, nie? Gdzie on był? Oh shit. Ciemność. Pustynia. Kiedyś jak pamiętam, jak grałem w Terrarię jeszcze dawno, dawno, dawno temu. Po co mi szkło? To, jak się w te kaktusy wchodziło, no to one raniły. Trzeba było ścinać je, dopiero potem przechodzić, co było nieco denerwujące. Mam brać sobie ptaku. No nie, no muszę zabić dziada. Nie wiem, czy jak, zanim będę walczył z Eater of War, to jestem pokonał sobie te dwa oka, żeby mieć je z głowy. I takie do was pytanie, czy pokonać je na filmiku, czy mam je sobie sam zabić? To zależy od was. Ja mogę je sam dobrze zabić. Jak nie, no to zabiję je razem z wami. O, Waterleaf. Więcej Waterleafa. Die Bloom. Corruption. Eater of Souls. Myślę, że... oczywiście koper obowiązkowo, nie? Wild Mushroom. Tu ciemno. Ja wdepnąłem.
To ci dam. Little Eater. Blue Slime, myślałem, że... Ja pierdzielę, tego tam jest. Ty muszę zająć się tym głównym. Mój to by nie chciało wydupić. Big Eater! Hey, motherfuckers! Sobie. Tylko mi zastanawia jedno, jak ja tam zajdę. Oczywiście tajne te. Dobrze, że to tak jest zrobione, to mogę sobie tak podchodzić. I sobie zostaw mnie! Dobra, I'm alive. Oh shit. Słyszę shita. Co? Nie on. Nie jest mocny. Jak na mój level. Znaczy na mnie, no ogólnie. Witamy. Shit. Shit, jak ja mam go zaciachać. W takim miejscu w dodatku. No dam se radę, nie? Lotal. Moje. A jak był tak dużo bliżej, to jest masakra, nie? Dobra, już. Myślałem, że będzie gorzej. Skrzynkę oczywiście z chęcią wezmę. Dobra. I tam na dole... To jest... Ja tego nie będę mógł zebrać. Chyba, zaraz zacznę sprawdzać. Tak, potrzebuję lepszego kill-offu. Aaaa! Nope! Eater of Souls. Idź sobie. LOL! Widzieliście to, teraz tą meduzę? Czyli tam jest za głęboko. Chyba, że to będę robił w taki sposób. Co by było nienormalne, wiecie? A tam jest głęboko. No i chcę zjeść jeszcze. Shit, myślę, że to jest przyjazne. No, tam jest za głęboko. Ja tam zginę. Puh, chyba, że to sobie zrobię no, w taki sposób. Właśnie tak działa. Jeszcze torczas. No tak to będę robił. Musimy szukać takich kulek. Obym je znalazł. Czemu tu jest normalny ten? Się pytam. To będzie fest głęboko, myślę, wiecie. No cóż, trzeba tam zejść. Chyba jest, się świeci. Aby to było to. Módlmy się. Tam jest dzbanek, więc... Jest! Jest! To jest właśnie ta kulka, o której mówiłem. Jest! Udało się. Jaka muzyczka tu jest? Dobra. Ej, moje. Shurikeny, o. Chyba nie. Teraz
A horrible chill goes your spine. Co ja przeczytałem? A horrible chill goes down your spine. Oh! Nice. To ten komunikat oznaczał, że może, że spadnie na nasz świat meteoryt. Czym to strzela? Tak patrzę. A mam kulki. Musketball. Więc mając właśnie muszkiet, przyjdzie do nas taki koleś. I będzie nam mógł sprzedawać amunicję. Czyli kolejny NPC. O, kolejna kulka, zniszczymy co jedną, ale już nie niszczymy trzeciej. Czemu nie niszczymy trzeciej? Bo jak zniszczymy trzecią, przyjdzie do nas boss. Tararam. Oh shit! Dobra, jakoś tak najbliżej, żeby tego nie zmarnować. Bo nie chcę dużo tego marnować. Dobra, muszę centralnie tutaj. Co się dostawało za drugą kulką, to ja już cholera nie pamiętam. Ale chyba coś, co wymaga many. Dlatego muszę popolować na gwiazdki. Muszę polować na gwiazdki właśnie z tego powodu. Muszę odbierać 20 gwiazd. Co? Będę musiał to zrobić. Mam nadzieję, że jest noc, to wyjdę i będę chodził z wami po nocy. Ej no. I będziemy sobie zabijać zombiaki i tak dalej, i tak dalej. I będziemy zbierać Fallen Star. Obym się nie mylił, że jak rozwalę drugą, żeby mi nie przyszedł tego. Screams echo around you. Dostałem coś? Kolejny muszkiet. Wow! Liczyłem na coś lepszego, coś wymagającego many, coś takiego fajnego. No ale widzę, że jeszcze w dodatku jakiś do dupy mi się trafił. Minus 9 do speeda i minus 20 do knockbacka, no super. Po prostu żyć, nie umierać, wam powiem. Panowie i panie. Dobra. Chodź tu, dziadu jeden. Żory grzyba. Dobra, cały czas coś się. A my. Co? Meteoryt właśnie wylądował. Ło cholera, oby nie w moim domu. Bo mi się chyba zabił. Ale znając moje szczęście, ja przychodzę do domu tak. Jest, super, mam muszkiet. Ale się cieszę. Shit! Ale się cieszę. Ale fajnie, super, będę miał fajną broń. Shit. A tu jeb, domu nie ma. Shit, marw. Aha, bitch. No, no. Jest. No, chyba nie. Co to jest? A, zęby jego. Lol. No! Bra, jest noc. Jest, fuck yeah. No, chyba nie. Teraz... Corruption nie obchodzi, czas niego wydupiać. I trzeba szukać Fallen Starów. Mam muskiet przecież, zapomniałem. Ale... Wolę tradycyjne metody. A, chociaż... Wow! Nieźle. Dobry jest muszkiet. Ja ci dam 50-lecie. Co mi tak na 50-lecie teraz wziął? Ej, shit! Jebu. To niższy system. Oh yeah! Miałasz czasem dupę, bo będziemy gonić to cały czas. Idźcie sobie. Kurde, muszę sobie przy... Nie wiem, chyba to było H czy R tam. Będę próbował. A, głupio, oczy.
Lol, co tego się tutaj tak namnożyło. Od cholery oczów, ale żadnych zombia... zombiaków. Żadnych... och, żadnych gwiazd, no. Yeah. Nie wiem, ja mam normalnie snajper jestem. No, chyba nie. No ja ci pierdzielę, tego tutaj jest. Ja pierdzielę, seryjnie tego tutaj dużo. Jak tak dalej pójdzie, to będę miał kolejnego bossa do zabicia. Kolejny Eye of Cthulhu. No, chyba nie. Dobra, idziemy z tej pustyni, bo chyba na pustyni nie sprzedają Fallen Stary. No, idźcie, bo... A, shit, no. Wiem, że jest ciemno. Jak cholera jasna. Dobra, muszę iść z pochodnią w ręku. Fallen Star! Nie, na razie najbardziej ciekawi, gdzie ten motoryt spadł. No shit. Dobra, bo jestem już blisko domu, zaraz ginę. Nie wytrwam! Jeszcze muszę znaleźć 5 gwiazd, czy 4 gwiazdy chociaż. Jest, 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 no, 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 no. Fuck you. Jest, 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 jest. Jeszcze... Fuck. O, ja pierdzielę, tego nie goni. Grzyb. R. H. K. Dobra. Tarcza. Nie, 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 nie. Gdzie nie jest? Czyli wiecie, co oznacza? Nie ma gwiazd. Miałem 5. Dwie mi brakowało. Shit. Tam sobie pozbieram w nocy. Poza filmikiem. No, cieszę się, że się nie obrazicie wtedy. Ale raczej nie, no są jeden nabój. No. I już nie mam. Nasty musket. Kurde, myślałem, że coś fajnego mi się trafi, a tu... jesteśmy. Nareszcie w domu. Dobra, teraz merchancie. Shop. Sprzedać, co to mi nie będzie potrzebne? Szkło. Bez waluty. Nie chcę tak i tak. Co to jest? Co sobie zostawię? Skrzynki mi tyle niepotrzebne. Glass bottle. Co zostawię? Zostawiam, zostawiam, zostawiam. Sprzedaję to. Co to jest? Co to mi daje? Daje mi więcej do speeda i plus 2 do damage'a. Załóż to. Nie mogę. A, bo jestem w sklepie pewnie. A ten muszkiet. Jeden gold. Thank you. Quick stack. Quick stack. Die bloom, nie ma gdzie go dać. Quick stack. Ale nie ma kaj kamieni dać. Ja nie ma. Co to jest? A, to zęby, dobra. Ciekawe, gdzie spadł meteoryt. Oczywiście rozwalimy jeszcze jedną kulkę i... Eater of Words. Muszę sobie pozabijać jeszcze trochę... tych Eye of Cthulhu zabiję z S2 jeszcze. Znaczy tyle, ile mam. Przejdziemy się, sprawdźmy, czy gdzieś meteoryt nie wydupił, czy coś takiego. Ja sobie zrobię farmę grzybków. Zdobędę sobie te 20 gwiazdek. To będzie trochę ciężka robota, no ale cóż. No i zabiję sobie te dwa oka. Chyba, że chcecie, żebym zabił te dwa oka z wami, to napiszcie w komentarzach. No i sobie polukam, czy gdzieś tu czasami nie ma... tego. No, czy jakiś meteoryt nie spadł. Bo mnie ciekawi, gdzie ten meteoryt spadł. No sprawdzimy, co mam za dżunglą w ogóle. Byłem za dżunglą? Chyba nie. Nie, byłem.
Byłem za dżunglą. Nie byłem za korupcją. Corruption. Korupcja to jest zepsucie. Dobra, sorry, pomyłka. Fail. Dobra, idziemy tralalala. Ptaszku, denerwujesz mnie. Masz szczęście, że nie mam naboi. Blue slime. Kurde, no, kurde, nie wiem jak będę walczył z tym bossem. Nie wiem czym walczyć w ogóle. Więc jeśli wiecie jak się mam przygotować do walki z Eater of Worlds, to piszcie również w komentarzach. Bo nie wiem jaką bronią go ciachać. Bo tym mieczem zadaje 10 damage'a, więc... Jakieś super broń bym potrzebował, nie wiem. Na pewno sobie wezmę shuriken i throwing knife, ale co jeszcze mam wziąć, to piszcie mi wy. O, kolejny grzybek. O, tu są te. To jest nasz meteoryt. Aha, no tak, jeśli na nim stoimy, zapomniałem wam powiedzieć. To nas bije. Jeżeli po tym chodzi, potrzebujemy zbroi właśnie z demonitu. Ale czy powiem wam tylko tyle, że stąd nie wiem jak mam się stąd wynieść. Trzeba sobie zrobić ścieżkę. A kto tam, tam nie chce zjeść? Ała, to dużo bije, ale ma mało HP na szczęście. Powiem wam, że jestem śpiący. A dobra, kisty. Dobra, no to pamiętajcie, piszcie mi, czy chcecie zobaczyć, jak walczę z tymi dwoma oczami, czy nie. Jak mam się przygotować na walkę z Eater of Worlds. I jeśli odcinek się podobał, to zapodajcie, zapodajcie kciuka w górę. Zawsze komentarz, a jeśli się wam bardzo podobało, to zostawcie również subskrypcję. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku w Terrarii, więc... Na razie.